my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Zadaję sobie zawsze pytanie, czy tym razem pan prezes jest na proszkach, czy nie. I przede wszystkim wycofanie się z tego listu przez pana prezesa Kaczyńskiego. Chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Prezydent Miedwiediew w Polsce. W programie Tomasz Lis na żywo. Pierwszy wywiad Dmitrija Miedwiediewa dla polskich mediów. Kwestia dotycząca Nord Streamu 2. Rzeczywiście jest parafowane porozumienie. Porozumienie prywatnych firm. To trzeba jasno powiedzieć, że to nie stoją za tym, dzięki Bogu, rządy. Jeszcze jeden mur i jeszcze najlepiej, żeby prąd elektryczny podłączyć pod to ogrodzenie.